Reprezentacje z Kolna, Wysokiego Mazowieckiego, gminy Łomża oraz Czerwonego w gminie Kolno uczestniczyły w kolejnej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej. Głównym organizatorem spotkania seniorów był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. No super, super, tak to idzie. I brawo, i zawodnik, jedyny rozrywek w drużynie. Raz, dwa i trzy. I zakręcamy. I zbieramy. I brawo, ostatnia zawodniczka miała pierwszy bieg. Jedziemy. I zbieramy. O, i raz. Dwa. Senioriada została zorganizowana we współpracy z samorządami Kolna i powiatu kolneńskiego. Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta i dlatego dbamy o młodzież, o dzieci, bo widać jakie obiekty budujemy, ale dbamy również o seniorów i tego typu imprezy myślę są doskonałą sprawą dla tych ludzi, którzy mogą wyjść z domu, mogą się ruszać, mogą ćwiczyć. Robią to z humorem, robią to fair play. Bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że jest to doskonały przykład dla młodych ludzi, którzy często bardzo długo siedzą przed komputerem. Myślę, że zawsze trzeba czas również wygospodarować na zajęcia sportowe, na ruch. Dzisiaj akurat on odbywa się w hali sportowej ze względu na aurę, ale bardzo często, bardzo dużo imprez seniorzy robią na wolnym powietrzu. Jestem mile zaskoczony tym, jak dużym zainteresowaniem cieszy się dzisiejsza senioriada. I to nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, naszego powiatu, naszych seniorów, którzy jak wiadomo są bardzo aktywni i wiodą w tym prym, ale również wśród zaproszonych gości, bo mamy tutaj również zespoły z powiatu wysokomazowieckiego, z powiatu łomżyńskiego. Niestety jeden z Pisza nie przyjechał. Te duże zainteresowanie wiąże się z tym, jak oni się czują, jak są sprawni zarówno ciałem, jak i duchem. I myślę, że tej sprawności, tego zaangażowania i tej chęci do życia, tego pozytywnego nastawienia, my powinniśmy im zazdrościć i od nich się uczyć. Seniorzy w Kolnie prowadzą także aktywną działalność kulturalną. W listopadzie kolneńskie dziewczyny z plusem zaprezentują nowy program kabaretowy.